Pomyślałem sobie, no jak testować kierownicę, to testować. Odpalmy sobie jakąś grę arcade'ową, tylko może nie Need for Speed. I sprawdźmy, jak się będzie śmigać. A śmiga się tak. Jest dziwnie. Normalnie driver San Francisco, w którego teraz gram, nie obsługuje kierownicy G29 Logitecha, więc trzeba było wgrać jakąś modyfikację, która sprawia, że wow, nagle kierownica obsługuje, znaczy gra obsługuje tą kierownicę. I jesteśmy. Jadę sobie Fordem GT, miałem już tutaj Lamborghini Diablo VT z napędem na 4 koła. To jest takie Lamborghini, wersja Lamborghini Diablo właśnie z napędem na 4 koła. I teraz, dlaczego driver San Francisco? A no dlaczego nie? A tutaj się fajnie driftowało, a tutaj się ciekawie jeździło tymi samochodami, a to jest chyba jedyna gra arcade'owa, taka w dużym stopniu arcade'owa, która... w którą opłaca się grać właśnie używając kierownicy. I taką sobie tutaj testujemy gierę. No i sprawdzimy, jak mi się będzie grało. Mamy tutaj jeszcze kilka akcji do zrobienia. Spróbujemy sobie podriftować, nie możemy tu tuningować samochodów, ale... Muszę, tutaj mam takie pokrętełko na kierownicy, może ustawię kierownicę. Stawimy sobie kamerkę lepiej. Dobra, tutaj mam takie pokrętełko. I to jest dziwne, mogę to oczywiście zmienić, ale to jest śmieszne, tak muszę tu przekręcić. I dopiero wtedy mogę wejść w ten tryb taki latania jakby. Łopatkami się przemieszczam do przodu, kierownicą patrzę sobie, wiecie, jedną i drugą stronę. I to jest takie śmieszne, nie chciałem tego zmieniać jakoś. Znaczy tutaj w razie czego mam jeszcze pada, ale... O goddammit, czemu teraz nie mam czasu? No, i tutaj mamy co my? Pontiac, Trans AM. Jak się tu wchodziło? O, pokrętełkiem, okej. Więc ten dziad powinien nam trochę driftować. I hamulec ręczny dałem sobie na łopatce lewej, bo tak chyba będzie najfajniej. I no i co? I próbujmy tutaj troszeczkę podriftować. Są oczywiście lepsze samochody do driftowania w driverze San Francisco, no ale ten myślę, że też będzie w porządku. Widzicie, że grafika jest słaba, ale jest to stara gra, no i musimy jej to wybaczyć, a poza tym tutaj najważniejszy jest sposób prowadzenia tych samochodów, który jest bardzo fajny. Jest tu jedno takie miejsce do driftowania, opuszczone, znaczy no, w ogóle nie jeżdżą tam samochody ruchu ulicznego, więc tam sobie podjedziemy za moment, to jest po drugiej stronie mostu. Oczywiście mamy tutaj inną kamerę, chyba tutaj zmienię sobie na padzie, nie pamiętam, którym to się muzykę zmienia. O, jest. No i mamy sobie kamerę. No i teraz widzicie, że ruchy mojej kierownicy nie są zgrane z ruchami no tam jak kierowca sobie obraca, nie? Kurde, policja będzie mnie gonić. Bo tutaj mamy jakieś takie sterowanie też nieliniowe tą kierownicą, ale to nie ma problemu, nie? Nie ma problemu, bo jeździ się naprawdę w porządku, fajnie się driftuje. Jeszcze nie udało mi się... O, shit! Jeszcze nie udało mi się wyprowadzić jakiegoś tam super driftu. O, shit! Dobra, musimy tutaj jakoś uciec. Czekajcie, kamera jakaś inna. Okej, jeszcze im uciekam, okej. Zaraz rozwalę to radio, znaczy ten z przodu już ma mało zdrowia. Co ja robię, kurczę? Spróbuję może tą stronę obrócić. Mój Pontiac jeszcze w miarę się trzyma. Dobra, tego radiowoza zniszczyłem. Możemy lecieć dalej. Pod drugą łopatką mam natomiast, nazwijmy to Nitro. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ogólnie jeśli graliście w Drivera San Francisco, to wiecie, że główna postać jest w śpiączce i ona tak jakby śni teraz o takim właśnie hardkorowym jeżdżeniu. No i możemy się bawić tutaj na różne sposoby. Ta gra bardzo dobrze zapamiętała się w mojej pamięci. Jak do niej sobie teraz powróciłem, jest dokładnie taka, jaką sobie ją zapamiętałem, czyli jeździmy sobie samochodami, większość samochodów driftuje. Bardzo fajnie obsługiwana jest tu kierownica, bo jak w powietrzu jesteśmy, to ona jest totalnie luźna. To jest fajne. No po prostu działa tak jak kierownica w każdej innej grze, która ją poprawnie obsługuje. A co ciekawe, te nowsze gry niektóre niezbyt dobrze obsługują kierownicę. Także działa to do dupy. No nic, ale nie przejmujmy się tym teraz, skupmy się na driverze. Czy mój Pontiac da radę uciec? Tak się zastanawiam. Jadą na czołówę.
Wow! No i oczywiście zniszczenia samochodów też są tutaj kozackie w tym driverze. Chyba każdemu dobrze zapamiętała się ta gra, co w nią zagrał. Może niewiele osób nie lubi tej giery z jakichś powodów, ale większość z tego co słyszałem jest właśnie fanów tej giery. Też w komentarzach mi pisaliście: Lutek, zagra jeszcze w Drivera San Francisco. Okej, okay, mam kierownicę, więc gram. Uuu, rozwalili mi auto, niestety. No dobra, możemy sobie jeździć także autobusem. Nie ma żadnego problemu, czekajcie, pokątełko, pyk. Muszę zmienić kamerkę, cyk. I możemy sobie autobusem. I możemy dostarczać ludzi. Ja nie wiem, czy tutaj są jacyś ludzie? Kto się patrzy na bok? O, do tyłu chyba nie możemy patrzeć, co my tam mamy na stanie. Tutaj jakieś Maserati. Jak możemy nitrosa, pyk. No autobusem driftować będzie ciężko. Jak tu kamerę? Czekaj, bo tu się chyba którymś zmieniało tą kamerkę też. Ale nie, na padzie muszę niestety. O, i tu mamy, pyk, możemy sobie śmigać. Dziwnie się jedzie, no. A, tutaj mam, tu mam jakąś furę. Co to jest? Chevrolet Camaro. Chodź Camaro. Ops. Tak? I co? I możemy sobie oczywiście driftić jakoś tam. Nie jest tak super łatwo to zrobić, wprowadzić samochód w jakiś tam płynny extra drift. Ale można coś tam się poślizgać. Ten samochód nie jest aż taki super mocny, ale na pewno mocniejszy od tego chrupka, którego przed chwilą minęliśmy. Oj, znowu jest ten chrupek mały. No tym chrupkiem to my nie nadriftujemy, ale zobaczcie jak pięknie się tutaj lata. I zaraz weźmiemy sobie jeszcze jakąś inną furkę, jakąś szybszą, jakąś korwetę. O, tutaj policja na korwetę, dawaj ją. Wychodź z tego auta, okej. Okay. Tu. Z policyjną korwetą to jest właśnie tak, że... A. Jak dotkniemy jakiegoś przestępcy, to będziemy musieli go gonić, ale też można nie podriftować. To jest w końcu korweta, no. Właśnie na to. Poszła! No i tutaj zaraz sobie pojedziemy, właśnie na te obiecane miejsce, gdzie można sobie podriftować bez ruchu ulicznego. Patrzcie, ale to jest super. Kurczę, fajnie się tutaj wchodzi w te drifty. O, to nie tak miało wyglądać, ale no kurczę. Można też bączki kręcić, wszystko można robić tą kierownicą. Jest ona bardzo fajnie obsługiwana, ja nie wiem jaki to jest preset, od której kierownicy dokładnie w tej modyfikacji. Nie było to opisane nigdzie tam na jakimś forum, gdzie znalazłem sobie te pliki. Ale no tak, można sobie zainstalować. Na szczęście, dobrze, że ktoś się tym zajął, zrobił takiego moda, który bez problemu działa i można sobie odpalić gierkę. Można sobie skonfigurować wszystkie przyciski poza pedałami. Na pedał chciałem sobie ustawić na przykład hamulec ręczny. O. Patrzcie, co tu się dzieje. Mogę sobie regulować gaz, mogę sobie, kurczę. Ja właściwie cały czas cisnę tutaj, co to było? Ja właściwie cały czas cisnę sobie gaz do końca, zastanawiam się nad samochodami. To jest tak, zobaczysz jakiś samochód i kurczę, musisz go wziąć, bo on jest taki świetny. Tak mijasz jakąś furę i kurczę, Ford GT albo McLaren jakiś tam, nie? Musisz go wziąć. Patrzcie, uuuu! Widzieliście to? Ale fajnie, kurczę, pierwszy raz mi się udało taki ślizg zrobić. Naprawdę nie jest trudno w porównaniu do innych gier nauczyć się tutaj jakiegokolwiek tam driftingu. Ty patrz, co to było. Dobra, i tutaj mamy jakieś ulepszenia. Pasek prędkości, ładowanie, mnożnik, kamera filmowa. Mnożnik dochodu. Nie mam, muszę... Aha, tego nie mogę kupić. To co mi się odblokowuje jakby, jak tam zrobię jakieś specjalne wyzwania czy coś takiego. Dobra, jedziemy. Co my tu? Aston Martin. Mamy coś kupionego z Astonów. DB9? Gdzie tu jest napisane? Nie, Rapid. Nawet nie wiedziałem, że taki jest. Niby driftuje słabo, to nie wierzę. Audi. Q7. Ale też słabo driftuje. Tutaj mamy jakiegoś... No jest niby driftowóz, ale nie, też damy sobie spokój. Bentleya nie mamy. Tutaj nie mamy. Tu coś jest. Chevrolet. To będzie korweta pewnie kupiona. I pewnie jeszcze jakaś driftowa, bo coś pamiętam, że tutaj była jakaś driftowa korweta. Jest! Z06 Drift. A tutaj mamy jeszcze ZR1. A, bo to jest ta ZR1 policyjna, dobrze. I to jest niby korweta do driftu. Właśnie ja pamiętam, że kurczę, była tu jakaś taka fura driftowa. Zobaczmy teraz korwetę w końcu.
Tylko, no tutaj też można gdzieś w okolicy podriftować, bo są to takie uliczki boczne gdzieś tam, gdzie nie ma ruchu ulicznego, tylko jest po prostu trochę ciasno, no. Ale nic, spróbujmy. Więc przede mną coś tu jest, tutaj chyba sobie można poszaleć. Chodźmy. Teraz tak. Ciężko. Ciężko. Nie jest takie proste ładnie podriftować. Spróbujmy. Tutaj na nożny troszeczkę wjechałem. Teraz prosto. No jedź, dziadu. Tutaj ciasno. Choroba. Co to za dziwny dźwięk? Nie wiem, a to chyba koniec muzyki było po prostu. Okej, okay, tu mamy kolejne, takie wiecie, wow, równoległe skrzyżowania. Czy prostopadłe? Prostopadłe, nie równoległe, co nie wiem. 90 stopni, no może tak. Uj, shit, ale dobrze wszedłem tutaj. Nie chciałem w ogóle, ale... Ale ładnie to wyglądało. Wow, ty, co tam pojechało? Ale nie, ja mam teraz korwetę, korweta jest najlepsza. Tutaj Camaro pojechało. Gaz. Pocz. Kurczę, gdybym tam nie zahaczył, ale by weszło fajnie. Nie no, ta kurweta jest kurczę najlepsza do driftu. Autentycznie. Pocz. Woo! Ach, kurczę, prawie wyszło. Dobre, kurczę. Musimy tu jeszcze pograć. Podriftować. No pięknie to idzie, naprawdę super. Trzeba takie, wiecie, kocie, szybkie ruchy robić. Woo! O, tutaj mamy jeszcze kawałek jakiejś drogi pod wiaduktem. Płacz, a nie, to jest wiadukt po prostu, okej. Okay. Driftimy, pięknie. Tylko wiecie, trzeba trafić ten ręczny, ja ręczny mam właśnie na łopatce. Ciężko jest tak, kurczę, to przeliczyć. Ale tutaj nożnym, tutaj łopatką, tutaj hamulec ten ręczny i jakoś to idzie, no. O, patrz. Tutaj jest jakieś fajne miejsce na mapce. I bączek. I Ken Block. Wow! No dobra, trochę przesadziłem. Musimy wycofać. Cofamy. Okej. Okay. Gaz. Jeszcze raz musimy tu wejść, bo to jest tak pięknie do driftu. I cyk! Patrz, cały czas ogień leci. Dobrze! Ty, co to za pościg? Spadłowa to mój tor driftowy. Znajdźcie sobie inne miejsce do ścigania, pościgowania. Patrz na to! Nieźle. Właściwie, wiecie co mogę jeszcze zrobić? Żeby się tak kuźwa nie pocić przy tym skręcaniu. Tutaj mogę sobie jeszcze zmniejszyć. Ojeju, jak się ta kierownica nagrzała. Tutaj mamy tak, kierownicę, ustawienia zaawansowane, to nie to. I tutaj mogę zmniejszyć siłę centrowania. Mogę całkowicie wyłączyć force feedback, ale zostawmy go, bo chcę troszeczkę bardziej czuć ten samochód. O, teraz będę mógł jeszcze szybciej skręcać. Albo czekajcie, albo może nawet jedną ręką będę mógł skręcać sobie. Zobaczmy, to będzie tak kozacko wyglądało, nie? Wyłączmy to. Hops. Oj, teraz całkowicie wyłączone, ale nie wiem, czy właśnie wyczuję teraz dobrze furę. No i muszę ręczny używać, nie? No a teraz dziwnie jest. Nie będę potrafił jechać do przodu, więc force feedback wyłączony całkowicie nie jest. Znaczy, nie będzie mi się centrować kierownica, nie? Nie będę wiedział kiedy, co i jak. Więc to musimy włączyć, ale ustawmy sobie siłę troszeczkę mniejszą. Wtedy będę mógł kręcić na przykład jedną rękę. Dajmy na 10%. Okej. Okay. Nie centruje się tak fajnie. No dobra, ale spróbujmy, zobaczymy jak będzie szło. No dobra, nie jest tak źle. Jest troszeczkę opór, ale już taki bardzo delikatny. Chodzi o to, żebym wiedział po prostu, w którą stronę mam kręcić, żeby kierownicę odkręcić. Płacz! Ach, dotknąłem ściany. To nic, zawracamy. Okej, okay, idziemy tu.
kurczę, zamiast przyhamować, troszeczkę zmniejszyć prędkość. Ja dawałem gaz, ale tu. O, o. Ah, hell, why not? A, tu nie wyszło. Ręczny. Łooo, i tak nie bardzo wyszło tutaj. Dobrze. I hopka. I po hopce... drifci. Tak jest, udało się. Taki nawet całkiem spoko wyszedł. Taki driftcik, stancik. Can block. Woo! No trochę za luźno jest kierowniczka, chyba bardziej mi pasowała, jak było. Nie no, wcześniej było troszeczkę za mocno. Dobre. I Audiczki piękne, mijamy moją korwetką. W ruchu ulicznym też można driftować, ale jest to, kurczę, dużo trudniejsze, jak widzicie. Trzeba jeszcze brać poprawkę na jakieś samochody, które jadą albo mogą wyjechać, ale patrz na to! Ja tu zaraz zarobię na nową furę tymi driftami. To cały czas dostaję za to kasę, nie? A tutaj mam jakiś wjazd. Ale wąsko przy samej wodzie, aj! Może tam będzie mniej autek? Nie, tam też jeździ tego kupa. Z przewagą kupy. Ojej, moja korwetka się psuje. Już niestety. Słabo to wygląda. No, znaczy tutaj samochody dopiero jak się całkiem zniszczą, to nie mogą jechać, ale do tej pory jeżdżą po prostu normalnie. O, tutaj też mamy jakieś ten odludzie. No, tutaj też nic nie jedzie. O, elegancko tu jest. Mówimy i ręcznie. Ach, ja tak nie wyszło. A wiecie co, chodzi po prostu, można się tu fajnie pobawić z tym driftowaniem. Jak to pięknie wyszło, jaki kąt wielki! 90 stopni było jak nic. I tutaj wychodzimy na drogę. I hamulec. Kurczę, skandynawskie szarpnięcie. Dobra. Dobra zabawa jest. Uciekaj! Woo! Udało się, pięknie. Zaraz rozwalę biurko. Ty, spadła stąd. Dziadu. Ty, za coś hajsy dostałem. Zaraz będziemy mieli paganizondę. Tą upragnioną za drifty. Patrz jak pięknie, wow! I znowu drifci. Czym uważasz, że tam pliniarz był? Patrz jak pięknie, kurde, już to wyczuwam powoli. Ale kierownica lata trochę za mocno. Ach, dobra. W sensie, za lekko mi idzie to skręcanie, ale z drugiej strony w drifcie trzeba, kurczę, gwałtownie skręcać, odbijać, tu, to, tak, srak, ale ja, kurczę, nie mogę teraz się w prostej linii ustawić. To dobrze, tak ma być. Jedziemy i teraz tak, hamulec nożny. I skandynawskie szarpnięcie. Woo! Drifcik. I znowu drifcik, arabski drifcik. Teraz znowu. I drifcik. Patrz no to, kurczę, dochodzę do wprawy chyba i w ogóle też dochodzę. Woo! Nie, samochód mi się dymi. Muszę uważać. Zaraz będzie wybuch. Nie no, tutaj samochody nie wybuchają, spokojnie, nie bójcie się. Teraz tak. Czekaj, bo ja tu chyba mogę naprawić furę. Musimy spokojnie wycofać, żeby nic mnie... O, fajnie. To tyle jeśli chodzi o spokojne cofanie. Nie, uważajcie na moją furkę. Jeszcze jadę, jeszcze nie jest źle. Tu chyba niedaleko mogę naprawić moją korwetkę. Chyba coś tam jest niedaleko. Tu jest droga w ogóle nieuczęszczana. Też bym mógł coś tu porobić, ale tu akurat nie można driftować. O, jest. Tutaj sobie naprawię i pojedziemy na ten zakrętas. Już troszeczkę poćwiczyłem driftowanie. Na zakrętach 90 stopni, czyli na tych takich skrzyżowaniach o opuszczonych drogach jest... Oj, patrzcie, piękniutka, świeżutka, nowiutka, ciepłe paliwko wlane. Jedziemy dalej. I tutaj jest właśnie ten zakręt, który musimy wymasterować kiedyś. Więc tak, nożny. Ręczny. Ach, troszeczkę za duży kąt, dobra. Ten zakrętas teraz zawija z takim. No nie, ciężko. Musimy go chyba zaatakować z drugiej strony, bo tu będziemy mieli z górki. I jakiś mały kąt driftu musimy tu ogarnąć. O, coś takiego. Dobra, zawracamy. Trzeba się troszeczkę rozpędzić, bo on jest... Co to się dzieje? Spadł, a to mój tur driftowy.
Ajajaj, prawie było. Ty, da się to dociągnąć. Spokojnie. Czuję, że mam tę moc. Zaraz tutaj zawrócimy. Teraz nie mogę wycentrować tego samochodu. Już wszedłem w ten tryb driftowy i nie da się tego cofnąć. Dobre, zawracamy. Okej, trochę przesadzenie z tym zawracaniem. Spokojnie. Jeszcze cofniemy sobie. Pyk. Okej, i... Teraz jeszcze raz. Hops. Da się to pociągnąć. Da się to dobrze pociągnąć, ten driftik tutaj. Trzeba, kurczę, popróbować. Dobrze jest. O, o, o! Tutaj coś tak fajnie wyszło nawet. No nie, jest takie to proste. Jedziesz po prostu jak chcesz. Okej, zawróciliśmy. Na 3 razy obrót. Nawrót. Na prawie jest, gdy będziecie mieli to. I gaz. Delikatnie, delikatnie. Nawet coś tam wyszło. Teraz tutaj lekko. Oj, tutaj mamy jeszcze jakiś zjazd. Jedziemy tam. O, ty, tutaj jest jakiś ten. Patrz. Ty, to pocisnąć. Jak to tam wygląda? No, to przez jakiś ten, jakiś tam magazyn czy coś. Ciśniemy. Tutaj jeszcze cię. Tylko nie wiem, czy tam się uda tak dobrze, bo chyba ciasno jest. Ale to jest w ogóle długi jakiś tam zakręt. No nic, spróbujmy. Co długi? Patrz, człowieku! Prawie to po... Prawie całe to poleciałem, ale super! Ha! Woo! Dobre! Jakie to jest fantastyczne. No mówiłem, że ta korweta jest niezła do driftu. Mówiłem, że tutaj jakąś taką korwetką zawsze driftowałem. Tu jest taka Z06. No, jest jeszcze ta ZR1 policyjna, ale ona jest chyba trochę bardziej przyczepna. Spadła, no jaki pościg. Ja tutaj driftuję, zobaczcie, jakich powymijałem. Ledwo co. Teraz tak. Elegancko. Wow! Wow! I zderzenie, ale jaki nawrót od razu, ale tu nie chciałem jechać. Daj spokój. Ciężko w ruchu ulicznym driftować. Powinni tu zrobić w ogóle taki plac driftowy, jakiś DLC do Drivera San Francisco. Nie, no nie zrobię, ta gra już jest za stara, ale powinni zrobić jakiś remake. Ale żeby, kurczę, samochody się tak właśnie prowadziły jak w tym driverze. To jest, kurczę, poezja. Jakie to jest, kurczę, przyjemne. Takie driftowanie. O, tu mamy jakiś zjazd. Ach, nie tak zarzuciłem duperą. Nieważne, dobra, to spróbujmy chociaż dobrze stąd wyjechać. Już mi się kończy powita korwetka i wuuu! Okej. Tutaj jakiś zjeździk mamy, rozjeździk. Uwaga. No nie, jakiś zakręt musimy tutaj znaleźć. Przy max prędkości zrobimy... Czekaj, tutaj? O, to jest ten właśnie, to jest ten co tutaj... Taki długi chciałem zrobić. Nie wiem, czy się uda, tutaj jest za mało rozpędu. Chciałbym z drugiej strony próbować atakować. Ale spróbujmy jeszcze raz. Jedziemy, uwaga. Nie, to trzeba lepiej wyczuć. A trzeba przyznać, dobra zabawa jest. Ojej, zagrajcie sobie w Drivera San Francisco, jak macie kierownicę. Ta gra kosztuje na pewno jakieś tam grosze. A można się fajnie pobawić. Zajebiście, powiem wam. Nawet nie wiem, kiedy mi 40 minut teraz nagrywania odcinka zleciało dla was. Oh my god, naprawdę jest faza. Trzymajcie się, na razie, cześć.